Cześć! Witam Was na naszym kanale. Źródła szczytowe wykorzystywane w instalacjach z pompami ciepła mogą być różne. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest grzałka elektryczna. Czy alternatywą dla takiego rozwiązania może być kocioł gazowy? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszamy! Oskar, dużo mówi się ostatnio o pompach ciepła jako urządzeniach będących alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych. Powiedz nam, jakie zalety mają pompy ciepła? Największą zaletą pomp ciepła jest oczywiście ich wszechstronność. Mogą służyć zarówno do ogrzewania, jak i do chłodzenia. Pozyskują ciepło z powietrza, które jest odnawialnym źródłem energii, dzięki czemu praca pomp ciepła jest przyjazna dla środowiska. A jakie wyzwania czekają na klienta, który chce zamontować w swoim domu pompę ciepła? Głównym wyzwaniem jest efektywność pompy ciepła w okresie zimowym, kiedy na zewnątrz panują bardzo niskie temperatury. Są to warunki, kiedy konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła ciepła. Takich dni w roku nie ma zbyt wiele, ale kiedy nadejdą, trzeba być przygotowanym. Jakie urządzenia mogą stanowić źródło szczytowe dla pomp ciepła? Źródłem szczytowym dla pompy ciepła może być grzałka elektryczna, kocioł kondensacyjny, ale także Extra Power. Extra Power, czy możesz przybliżyć nam to urządzenie? Extra Power to nowość na rynku urządzeń grzewczych, będąca odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się problemy z eksploatacją pomp ciepła, np. w okresie zimowym. Coraz częściej mamy do czynienia z wahaniami pogody, niespodziewanymi wichurami, silnymi opadami czy też burzami. Mamy również tereny, gdzie często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej. To wszystko nie sprzyja eksploatacji nie tylko pompy ciepła, ale również innych źródeł energii. W takich sytuacjach można z powodzeniem zastosować kocioł Extra Power. Extra Power to specjalnie zaprojektowany do współpracy z pompami ciepła kocioł kondensacyjny. Jest idealnym wsparciem dla pompy ciepła, w szczególności w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Takie połączenie pozwala na zapewnienie komfortu nawet podczas największych mrozów. Dzięki zasilaniu z butli może być z powodzeniem stosowany wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Dodatkową zaletą jest to, że można je zamontować na dowolnym etapie eksploatacji pompy ciepła i co najważniejsze, nie wymaga dużych przeróbek instalacji centralnego ogrzewania. A czym różni się Extra Power od kotła np. Gold czy Silver? Extra Power od znanych wszystkim kotłów kondensacyjnych różni się budową. Jego konstrukcja dostosowana została do warunków współpracy z pompami ciepła. Idea jego montażu jest podobna do sposobu montażu grzałki przepływowej. Kocioł zawiera w sobie zespół rozdzielacza regulujący przepływ wody grzewczej. Pozwala on na dopasowanie kotła do charakterystyki instalacji grzewczej. W porównaniu do typowych kotłów kondensacyjnych Extra Power nie posiada własnej pompy obiegowej oraz zaworu trzydrogowego, ponieważ te funkcje realizowane są na istniejącej instalacji. Z tego powodu nie może on stanowić samodzielnej jednostki grzewczej i być montowany w standardowych instalacjach CO. W jaki sposób Extra Power może nam pomóc w przypadku częstych przerw w dostawach prądu? Kocioł Extra Power do działania potrzebuje zaledwie około 70 W mocy elektrycznej. To około 20 do 30 razy mniej niż moc elektryczna potrzebna do działania pompy ciepła. Dzięki temu nie musimy budować kosztownych magazynów energii o dużej pojemności czy stosować spalinowych agregatów prądotwórczych. Wystarczy zasilacz awaryjny UPS z niewielkim akumulatorem. A jak wygląda moc grzewcza Extra Power na tle innych rozwiązań? Kocioł Extra Power zapewnia moc grzewczą nawet do kilkunastu kilowatów, a zatem więcej niż nawet najmocniejsze grzałki elektryczne. Dzięki temu zapewnia niezrównany komfort użytkowania, zwłaszcza w przypadku przygotowania wody użytkowej. A co z kosztami instalacji? Koszt kotła Extra Power jest dużo mniejszy niż koszt przewymiarowanej pompy ciepła, mającej zapewnić nam komfort przez kilka najmroźniejszych dni w roku. Wymierne korzyści z jego zastosowania będą widoczne już na etapie projektowania instalacji. Zastosowanie kotła Extra Power daje nam dużą elastyczność w doborze mocy pompy ciepła i pozwala na stworzenie oszczędnej, taniej i skutecznej instalacji grzewczej bez kompromisów. Na zakończenie podsumujmy. Extra Power to nic innego jak gazowe uzupełniające źródło ciepła, stanowiące idealne wsparcie dla pompy ciepła, w szczególności w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. A jeśli macie dodatkowe pytania, zadajcie je w komentarzach. Do zobaczenia!